Następny punkt szczepień otwarto w Suwałkach. Tym razem na Świerkowej. Kontener stanął przed urzędem gminy Suwałki. Dostępna tu będzie szczepionka jednodawkowa. Niestety wciąż wielu mieszkańców naszego regionu wiedzę o szczepieniach i ich wpływie na zdrowie czerpie z internetu pełnego upiornych fake newsów. Aktywni są tak zwani antyszczepionkowcy, którzy straszą nas straszliwymi potencjalnymi skutkami rzekomo nieprzebadanej wakcyny. W efekcie spada na nas lawina nieprawdziwych teorii, które nie znajdują potwierdzenia w wynikach naukowych badań. W Suwałkach dostępne są, podobnie jak w całym kraju, 4 rodzaje szczepionek. 3 z nich to preparaty dwudawkowe. Ostatni preparat wymaga podania jednej porcji wakcyny. Jak podkreślają specjaliści, każdy powinien przed podjęciem decyzji w sprawie szczepienia dokonać swoistego bilansu i sam sobie odpowiedzieć na pytanie, czy warto podejmować ryzyko nieszczepienia. Na internetowej stronie Państwowego Zakładu Higieny pod adresem widocznym na dole ekranu bez większego trudu znaleźć można prawdziwe dane dotyczące liczby niepożądanych odczynów poszczepiennych i warto do nich sięgnąć. Już w pierwszym zdaniu najnowszego raportu czytamy, że w ciągu 5 miesięcy podawania wakcyny w Polsce zarejestrowano łącznie 9288 przypadków NOP przy niemal 18 100 000 wykonanych szczepień. Ciężkich odczynów PZH odnotował zaledwie 151, w tym 31 zgonów powiązanych z podaniem wakcyny. Dla porównania, w czasie pandemii, czyli od marca 2020 roku do 30 maja, na COVID-19 zmarło w Polsce 73 745 osób. Te liczby mówią same za siebie.